z temperamentem to musi być tylko Polka. Polki to mają temperament. One mają temperament, tak. Szczególnie jak się nabiją, to mają tyle temperamentu, że Boże kochany. Trzeba wtedy obwiązać linami i pasami, żeby tego, żeby ten temperament gdzieś nie uciekł za bardzo. No. Ale pomijając ten drobny fakt, przypominam Państwu, że słuchacie Radia Super z J.K. DeVito na 88.5 FM. W dniu podniosłym i wielkim, z orderami na szyi, na piersiach, na cyckach, tutaj mam dwa ordery, jeden tu, drugi tu, no taki jestem. Człowieku, ordery są najważniejsze. Jeden od ministra dostałem, a drugi minister zabrał. No tak to jest. Zabierają, raz dają, raz zabierają. Z tymi orderami to jest tak pięknie, pięknie, kochani. A najważniejsze, że trzeba pić Vital Water. Na każdy order jest Vital Water. 97602244. Tego nie zabiorą. Jak się coś się wypije, to swoje, kochani. Nie ma tego. Kilka słów o lewicy polskiej. Otóż mało się mówi, bo dzisiaj jesteśmy zajęci wszystkim innym, ale nie bardzo istotnym faktem. Otóż tak zwana niby postkomunistyczna polska lewica, prowadzona przez Wojciecha Olejarza, Olejniczaka, ale nie Olejarza, Olejniczaka, kochani, z odłamem pana Borowskiego, rozpadła się. Bang! Odkąd właściwie odszedł Miller, odkąd odszedł Oleksy i odszedł Kwaśniewski, ta lewica rzekomo miała i trochę inny wygląd. Nie postkomunistyczna, tylko młodzieżowa. Można powiedzieć ZSP albo ZMS nawet. Ale jak się okazało, nie miała szansy przetrwania długo, ponieważ starzy działacze, ci wytrawni politycy, odeszli, no i a ci młodzi, no jak się okazuje, niedoświadczeni, nie potrafią wcale rządzić, bo to rządzić to wcale nie takie proste. A pan Olejniczak, Wojciech, mimo że bierze lekcje u najlepszych dyktafonów świata, u najlepszych aktorów, uczą go stawania, klękania przed ołtarzem. To nawet lewica musi się nauczyć klękania przed biskupem. No nie wiem, to tak trzeba i całować w rękę, żeby nie pocałować, a żeby wyglądało jak całuje, nie? I mu to nic nie pomogło. Ani się uczyć nie nauczył mówić, ani się nie nauczył całować, ani przyklęknąć nie potrafi. Jak uklęknie go tego biskupa, to mu komrze tam przytnie, czy coś takiego. No, zupełnie, zupełnie. Borowski pokłócił się ze wszystkimi, całe szczęście, bo tego Borowskiego to ja już znam tak długo, od lat go znam. Co włączę telewizor, to też blisko wschodnia uroda pana Borowskiego mnie zadziwia. Tyle lat i jeszcze ma jakieś pretensje. To na prezydenta startuje, to na premiera jeszcze by się pchał, to tu, to tam. A w gruncie rzeczy nic do powiedzenia. Zero komunikatywności z ludźmi, nabija sobie kasę od lat, nic nie robiąc. No i bardzo dobrze, wygonić ich wszystkich, otworzyć nową, prawdziwą lewicę. To by mi się podobało, no a nie to, co w tej chwili się robi. No ale cóż, na tą chwilę i na ten okres, kiedy powstanie prawdziwa lewica, prawdziwa, taka jak za Stalina lewica, o, to była lewica, to jeszcze musimy chwilę poczekać. Nie będzie tak nagle, wiecie, demokracja rodzi się powoli i w bólach, nie, to tak jak dziecko, też się rodzi powoli i w bólach, a nie od razu. Od razu to nie ma, od razu to się kartofle gotują dzisiaj, nie, te frytki mówię, wkłada się do oleju, wyciąga się do oleju. Kiedyś to babcia mówiła, powoli się ziemniaczki gotują, a to wcale nieprawda. Dzisiaj się przychodzi do McDonald'sa, fru, i już są kartofelki ugotowane, bo te frytki to podobno są kartofle, ale to podobno, bo to już nikt nie wie, co tam w środku jest. Zresztą dzisiaj to wszystko taka syntetyka, kochani, wszystko z olei jest, nie? I do tych sztucznych, to jest ten półfabrykat po produkcji paliwa, to są te właśnie oleje wszystkie, kochani, dlatego ropa jest droższa, no. Bo z niej już nic nie można zrobić. Nic. No nic. No tak to jest. W każdym razie mamy rozkład lewicy. Prawica to też się rozkłada. Na prawo się lewica rozkłada, a na prawo się prawica rozkłada. No widzicie, kochani, co się dzieje na tym świecie. No da. A po środku co? No, a po środku nic nie ma. Nic nie ma, kochanie. Nic nie ma. Także wiecie, minęło 35
minut audycji Radia Super z JK DeVito na 88.5 FM. Ja wam teraz przeczytam to, co już dawno obiecałem odczytać was. Kłamiemy średnio 2 razy dziennie, a prawie 62% naszej naturalnej konwersacji ma charakter kłamliwy. Wynika z badań socjologów. To nie są żarty, kochani. Socjologowie mówią. Tak. Nie ma czynu pospolitego kłamstwa, pisał na początku XX wieku Duprat. Ale to tam nie będziemy czytali, bo to za długa historia po całości. W kawałkach wam przeczytam. Już w 1975 roku, wiecie jak to dawno w tamtym wieku, 25 lat tamtego wieku i jeszcze plus do tego 8 lat tego wieku. Psychologowie R.E. Turner i Edgar stwierdzili, że prawie 62% naszych codziennych rozmów ma charakter kłamliwy. W ciągu tygodnia każdy z nas kłamie średnio 13 razy. Ustalili w 1980 roku Dale Hampel, amerykański profesor, obecnie pracujący na Uniwersytecie of Maryland w USA. Doświadczenia przeprowadzone kilkuletnie wykazały, że ludzie wypowiadają przeciętnie w ciągu 2 tygodni 16 kłamstw, co oznacza, że statystyczny człowiek mówi co najmniej 1 kłamstwo dziennie, a są badania, które wskazują na 2 oszustwa dziennie. No ludzie, wy sobie zdajecie sprawę, przecież to trzeba być profesorem, żeby dojść do czegoś takiego. By nie profesora, doktor jakiś, czy tam jakiś magister, to w ogóle nigdy by do takich cyfr nie doszedł. Dajcie spokój. Profesor, o następny, psycholog, profesor Robert S. Feldman z Uniwersytetu of Massachusetts stwierdził, że podczas codziennej rozmowy 60 osób fałszuje prawdę przynajmniej raz, a średnio każdy z nas zmyśla 3 razy. Zdecydowana większość, 81% naszych kłamstw, to znaczy kłamstwa czyste, czyli świadome rozmijanie się z prawdą. Pozostałe 19% stanowią różne formy deformowania prawdy, takie jak przemilczenie, przesada, półprawdy i podstępu. Kochani, wy sobie zdajecie sprawę z tego, co ja mówię? To są fenomenalne odkrycia i badania naszych wielkich naukowców z Uniwersytetu of Massachusetts, bo Uniwersytet Warszawski by nigdy czegoś takiego nie zrobił. Żeby dojść do takiej perfekcji, trzeba być w Massachusetts tylko i wyłącznie. Ja też tak myślę, to nie ma żartów, nie ma sorry. No, ale posłuchajmy może piosenki i dalej pociągniemy ten temat, co?